Piękny, niedzielny poranek. Piękna cisza lasu i komary, które gonią całą chmarą za człowiekiem. Spryskałam się od góry do dołu, ale one nic sobie z tego nie robią. Jakieś zawzięte. Na pewno uda się nagrać jakiegoś skurczybyka. No, żrą w sposób niemiłosierny. Lubię nagrywać filmiku idąc, ale dzisiaj nie da się przystanąć. Jezu, jak żrą. Straszne bestie. A dzisiaj mam taki piękny temat, który przyszedł mi do głowy, gdyż właściwie wszystkie moje filmiki powinnam zacząć od tego tematu. Ale wtedy była zima i wydawało mi się, że trzeba poczekać na sprzyjającą porę. A dzisiejszy dzień jest mało sprzyjający. Ale skoro ten temat już chcę podjąć, to proszę bardzo. Miłość jest wszystkim, co istnieje. Kiedyś dawno przeczytałam tomik poezji amerykańsko-angielskiej o takim właśnie tytule. Nie pamiętam już oczywiście poety, który napisał wiersz o takim właśnie tytule, ale miłość jest wszystkim, co istnieje. No, oczywiście znam takich, co się będą sprzeczać, że nieprawda, że nie tylko ta miłość. No cóż, dawno temu święty Paweł w liście do Koryntian wypowiedział się na ten temat przepięknie i każdy na pewno zna ten list, który ma tytuł Miłość jest największym darem. I sprzeczać się na ten temat nie ma co. Miłość jest największym darem. Miłość do wszystkiego, do wszystkich. Miłość ta osobista do innego człowieka. Miłość do dzieci, miłość do siebie, o której nie można zapominać. I właściwie to pragnienie miłości, które wydaje mi się rzadko kiedy opuszcza człowieka. I właściwie ta miłość jest wszędzie. Jest pewien fragment na samym początku tego listu świętego Pawła do Koryntian, gdzie wymieniane są różne rzeczy, które człowiek mógłby mieć. A miłości bym nie miał, byłbym niczym. No właśnie. Bez tej miłości, bez tego uczucia, że ona jest, że jest największym darem, że rozświetla nasze życie, że jest czymś najpiękniejszym. To poczucie, nawet jeśli czasami mamy uczucie niespełnienia, uczucie braku miłości, to nie znaczy, że jej nie ma. To nie znaczy, że jej nie jest największym darem. To nie znaczy, że nie jest wszystkim, co istnieje. Bo jeśli tak zastanowić się nad tym bardziej, to nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Bez miłości jest się niczym, jak napisał święty Paweł do Koryntian. Ech. Dobrze jest pomyśleć w taki sposób, kiedy jesteśmy ze swoimi bliskimi, kiedy czasami mamy niechęć do jakiegoś człowieka, kiedy świat atakuje nas z różnych stron brakiem tej miłości. Dobrze jest myśleć, że ona jednak jest i zawsze jest na pierwszym miejscu. Nie można w to wątpić.
bo uskrzydla, bo sprawia, że chce się żyć. Jest wszystkim, co istnieje. Jest najpiękniejsza. Dobrze jest doświadczać jej każdego dnia. Nawet kiedy mamy problemy, nawet kiedy mamy kłopoty. Dobrze jest myśleć, że ona jest. A my możemy ten dar mieć na wyciągnięcie ręki. Trzeba tylko tę refleksję wzbudzić w swoim sercu. Miłość jest największym darem. Uwielbiam ten tekst, jak zresztą wielu ludzi na świecie, który jest przepiękny. Oczywiście nie mogłabym nie przeczytać go na moim kanałku. Nie pamiętam tylko, w której playliście go zamieściłam, ale jest przepiękny i warto do niego sięgać, kiedy tylko jest okazja. Bez miłości byłbym niczym. A miłości bym nie znał, byłbym niczym. Miłość do roślin, miłość do zwierząt, miłość do świata, miłość do wszystkiego, co żyje. Poza komarami oczywiście, które przypuściły na mnie taki atak, że aż się dziwię, że jeszcze nagrywam. Miłość jest największym darem. Dobrze sobie to przypominać. Nie zapominać nigdy. Cieszyć się tą myślą każdego dnia, która potrafi rozświetlić nasze problemy, nasze smutki, nasze zwątpienia. A ten piękny las to też dowód na to, że miłość jest wszystkim, co istnieje. Opędzanie się od komarów. Niechcący pani mi się nagrała. Pozwoliło mi na to, by nagrać ten filmik tak spokojniutko i refleksyjnie. O, trudno się opędzać od tych gadzin i nie trząchać telefonem. No to powtórzę jeszcze raz. Miłość jest największym darem. Miłość jest wszystkim, co istnieje. Pięknego, radosnego dnia. Niech ta myśl towarzyszy każdej chwili.